Porywisty wiatr, temperatura na plusie, duże zachmurzenie i opady deszczu. W takiej aurze rozpoczynają się ferie w województwie śląskim. Zima będzie jednak starała się o sobie przypomnieć i w wyższych partiach gór pojawi się śnieg. Jak długo poleży? Tego nie wiedzą nawet najstarsi górale, choć chcieliby to pewnie wiedzieć ci, którzy właśnie w Beskidach zaplanowali swój zimowy wypoczynek. Magda Sincewicz. Czasem słońce, czasem deszcz, o wiele rzadziej śnieg. Gdy pojawia się na horyzoncie zarys gór, pierwsze co widać to mgła i przebijające się przez nią białe placki. Ci, którzy w górach są na co dzień, mają pewne obawy, jak będą wyglądały ferie. Ostatnio było nieciekawie, bo przede wszystkim padało. Na początku ferii właśnie z okręgu mazowieckiego trochę posypał śnieg, a teraz cały tydzień jest brzydko. Także mamy nadzieję, że to się poprawi i goście będą zadowoleni, a przede wszystkim dzieci. Około 550 tysięcy uczniów z województwa śląskiego w najbliższy poniedziałek rozpocznie dwutygodniową przerwę w nauce. Część z nich już dzisiaj wybrała się na ferie. Nie tylko dzieci korzystają z chwili oddechu, to także czas dla towarzyszących im dorosłych. Warunki są całkiem niezłe jak na tą pogodę. Można sobie pojeździć lepiej lub gorzej. My trochę jeździmy, ale tu są zawodowcy z dużej zjeżdżają. My to tak troszeczkę z tej mniejszej. Bardzo fajne warunki. W porządku jest. No, stok przygotowany, ludzi jeszcze nie jest dużo, więc można, polecam. Pierwszy weekend ferii upłynie pod znakiem trudnych warunków pogodowych. Zachmurzenie całkowite i duże. W większości regionu wystąpią opady i deszczu, i śniegu, proszę Państwa. Także zima będzie próbowała o sobie przypomnieć. Im wyżej oczywiście, tym większe prawdopodobieństwo samych opadów śniegu. W górach będzie to tylko śnieg, no i najwięcej tych opadów spodziewam się jutro we wschodniej części regionu. Temperatura maksymalna około plus 2, plus 4 stopni, także ten śnieg, jeżeli będzie padać, to będzie taki mokry. Do tego silny i porywisty wiatr. Kolejne dni wcale nie zapowiadają się lepiej. Ważne, by w górach nigdy nie bagatelizować zmieniającej się z minuty na minutę pogody. Bez względu na to, czy jesteśmy na stoku, czy wybraliśmy się z dziećmi na spacer. Jeśli chodzi o warunki górskie, są one dość trudne, określone teraz trudne. Na Babiej Górze drugi stopień zagrożenia lawinowego. Tak samo jest w ciągu dnia odwilż, rano to marznie, dlatego te szlaki wtedy są śliskie, szczególnie na podejściach, stromych zejściach. Mogą przydać się raczki gdzieś w rejonie Babiej Góry, Pilska, natomiast większość szlaków jest przetartych. Nie oznacza to jednak, że bezpiecznych, dlatego wybierając się na szlak nie można zapominać o podstawowych zasadach, czyli odpowiednim ubiorze, dodatkowym oświetleniu, naładowanym telefonie i aplikacji ratunek.